Gdy człowiek umiera, zostawia po sobie wiele śladów, między innymi w postaci domu. Gdy zwiedzasz setny dom, zaczynasz się zastanawiać, czy warto poświęcać połowę życia na budowę gniazdka, czy spłacanie kredytu już za gotowy dom? Proszę, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Tutaj 2008 rok. Kolejny kredensik. Telewizor z radiem. I troszkę porcelany. Tu chyba była sypialnia, tak. Ale lodówka w sypialni? Chyba, że ją przenieśli na czas remontu. Ładny obraz. Troszkę jest bałagan. Krzyżyk i chyba mikrofala albo piecyk. W szafie nadal ubrania. A tutaj widzę maszynę. Resztkę maszyny. Resztkę. Pozostałość. Dobra, można zobaczyć, co jest w drugim pomieszczeniu. Pierwsze wejście było tutaj. Tam wejść do piwnicy też nie polecam. Na strych też nie polecam, bo zginałem wadliwe ten, wątpliwej jakości. Co? Toki. Krótkofalówka? Dziwna jakaś, patrzła. Ale co to za wejście? Planterka ktoś zostawił. No. Nie przerobił sobie to ktoś sam? Chyba tak. No. Tak mi się wydaje, że jakaś samoróbka. Tylko, że w piwnicy nic nie ma. Nie warto chodzić nawet. To samo naparka na ten rok. Pusty strych. Ale co, pusty strych jest? Nie zaufałbym tej drabinie. Kurde, wygląda na stabilną. No. Czekaj, ja tylko zerknę. Jak spadnę, no to od razu zwiedzę piwnicę. O kurde. To jest dużo rzeczy, chłopie. No. Nie no, nie mogę przepuścić strychu. Kurde. To jak jakaś skarbnica, chłopie. Tak wejdę. Powoli, tylko powoli. Zobacz to, chłopie, to jakieś chemikalia. Tak mi się wydaje, że tutaj ktoś mieszkał jakiś elektronik. Bejca do drewna. I sobie tutaj majsterkował.
Na to wychodzi. Sporo sprzętu. Jakie bezpieczniki. Szczerze, nie widziałem takich jeszcze. Ty widziałeś takie Nie, to są baterie. Elektronik, no. Co to jest? Bateria? Pokaż. Elektron? Zobacz tu. Sporo tego tu jest. R14. Wygląda jak bateria. No, to jest bateria. Duża pojemność. Przechowywać. Bateria. No, pisz, że pokazane radio jest. A no. Ty, ale takich baterii jeszcze nie widziałem. A co ja robię zdjęcia tutaj? No. No bo tu chyba nie byłeś, co? Nie. Kurde, ty, a tu jaki mechanizm. Kolejny piękny obraz. Wow. Radio. Powiem ci, że takie przedmioty z bardzo wielu lat. Że nieczęsto spotykane na Urbexach. No. Ile butelek. Niektóre wyglądają na pełne. Ukraina. No, powiem wam, że bardzo dobrze, że się zdecydowaliśmy tutaj wejść. W przeciwnym razie byśmy stracili tyle fajnych przedmiotów. Ale bez słuchania, to musiał mieć wtedy. Co? A oto i pora schodzić na dół. Oby tylko nikt nie spadł. Musisz się trzymać. No i powoli. I damy radę. Dobra. Schodzisz, to ja idę dalej. O kurde, jaki księgozbiór. Ładny drewniany obrazek. Wow, super. Muszę go tutaj gdzieś położyć, żeby ładnie wyglądał. Madonna. Baim. Co
całkiem fajny kufel. O kurde, ale zawalony. Witrynka, szafa. Kurde, wszystko. Wszystko zasypane. Szkoda, bo nie ma gdzie się tutaj poruszać. O kurde. Tu mamy jakiś słoneczny hit. Słuchawki. Hip House. Natalia Oreiro, kto nie pamięta? No. Kurde. Nie będę za dużo gadał. Bardzo mi się podobała. Natalia Oreiro. Ładna dziewczyna, powiem. Obecnie już nie masz tam. No nie wiem teraz jak wygląda. Dawno się nie widzieliśmy. No, nie chciałem pokazywać, ale jest tam bardzo dużo kaset VHS dla dorosłych. Pewnie będzie ich tutaj więcej. Dobra. Na butelce warto pokazać się buteleczki, co tam są. Unifen. Jakiś płyn do wypróbowania. Luksusowa zaprawa do wódek. Co? Czyli w sensie co? Spirytus? Chyba. Smak wiśniak z rumem. Co to jest w ogóle? Pierwszy raz coś takiego widzę. Uważaj, bo tam coś przy szybie ten jeździł. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, moi drodzy, w tym pomieszczeniu pożegnam się z wami. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam na kolejne wyprawy. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.